Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dwa słowa, dwa bardzo do siebie podobne słowa. Muszę i mogę. Niby chodzi o to samo, o zrobienie czegoś. Ale w wypowiadaniu, w podejściu do tego, różnica jest ogromna. Bo jeżeli popatrzysz na to, co w swoim życiu musisz zrobić, co musisz wykonać, co musisz zrobić dla innych, dla siebie, a ile z rzeczy możesz zrobić dla innych, dla siebie, jest znacząca. Jak tutaj zastosować to w swoim życiu? Dlaczego lepiej mówić do siebie mogę to zrobić, niż muszę to zrobić? I pewnie w życiu wiele razy złapałeś się na tym, że mówisz do siebie muszę to zrobić, muszę iść, muszę zadzwonić, muszę to kupić, muszę to wykonać. I rodzi się w nas taki przymus, konieczność. Pewna trochę niechęć za tym idzie, z tym związana. Więc może tutaj warto zamienić to słowo. Zamienić to słowo muszę na mogę. Mogę zadzwonić. Mogę to zrobić. Mogę. Idzie za tym Twoje przyzwolenie, zgoda na to. A co za tym idzie? Więcej energii z tym związane jest. Tej pozytywnej, tego, że Ty chcesz coś działać, coś zrobić. I prawdopodobnie wtedy wykonasz to zadanie, tę rzecz dużo szybciej niż jeżeli będziesz mówić sobie muszę. Jak masz bardzo długą listę zadań i ciągle przy tym stawiasz słowo muszę, muszę szybciej, muszę lepiej, to jakie to ma znaczenie dla Ciebie? Jakby cały czas ktoś stał nad Tobą i kazał Ci coś zrobić. To nie ma w tym Twojej takiej woli, chęci. Gdybyś powiedział przy tym samym zdaniu mogę to zrobić, mogę to wykonać, to Ty sam dajesz sobie na to zgodę, a co za tym idzie, masz więcej chęci do wykonania danej rzeczy. Więc zastanów się, jak to wygląda u Ciebie w życiu i ile takich rzeczy, tych do zrobienia musisz, możesz zamienić na mogę. Prześledź swój dzień. Ile razy mówisz słowo muszę? I niby można traktować to jako po prostu zwykłe słowo. Tak się przyzwyczaiłeś mówić. Ale czy nie idzie właśnie za tym taki głębszy, dodatkowy sens, że Ty sobie coś nakazujesz? Nie ma w tym Twojej woli, tylko każesz sobie coś robić. Spróbuj w słowach, które wypowiadasz, zamienić to na mogę. Czy nie idzie za tym od razu więcej takiej radości i chęci do działania? Takiego przyzwolenia właśnie? A jak muszę, no to od razu jest ciężej, poczucie takiego zniechęcenia. Dwa niewielkie słowa. Muszę i mogę. Więc zacznij używać w swoim słownictwie do rzeczy, które są zaplanowane, są do zrobienia, słowa mogę, w sposób świadomy. I może nawet do czynności, które rzeczywiście nie są dla Ciebie interesujące i do których nie pałasz entuzjazmem do zrobienia, powiedz sobie tak, mogę to zrobić. Zrobię to, mogę. Zrobię, bo mogę, a nie zrobię, bo muszę. Więc niewielka zmiana, a myślę, że dużo zadziała w Twoim podejściu do obowiązków, do tego, co jest do wykonania, co Cię czeka. Więc spróbuj. Łap się na tym, kiedy mówisz muszę. Zamieniaj to na mogę. Trzymam kciuki. Cześć.